Najlepiej wydaje nam się, żeby zrobić to w ten sposób. Te dwa nauczania, które będą dla małżeństw wyłącznie, chcielibyśmy zakończyć rozmową, dyskusją. Także taki dłuższy wieczór sobie zrobić. Jeśli będą pytania, będziemy starali się odpowiedzieć. Jeśli będą problemy, będziemy starali się je dogłębnie przedyskutować. I tak myślimy sobie, żeby zrobić to w piątek i w sobotę i zacząć nauczaniem, a potem tych, którzy będą zainteresowani, zostaną na takie dłuższe posiedzenie, no to będziemy mogli zgłębić to wszystko, o czym mówiliśmy. Pomódlmy się, bo to jest najważniejsza sprawa w tej chwili. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za to, że jesteś taki dobry, że nam je zostawiłeś, Panie, że objawiasz Twoją wolę. Dziękujemy Ci również za to, że objawiasz swoją wolę w sprawie małżeństwa, że chcesz do nas mówić o naszych rodzinach, że pokazałeś nam, Panie, wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Dałeś nam swoją łaskę, żeby to wykorzystać. Panie, prosimy Cię teraz o Twoją moc, o Twoją łaskę, o to, żebyś namaścił mnie i żebyś namaścił również w odpowiedni sposób każde serce, które tutaj jest, Panie. Prosimy Cię o to, żeby Twoje słowo dotykało wszystkich, bo Twoje słowo dotyka, bo Twoje słowo pracuje. Jest posyłane i nie wraca na próżno, Panie. Robi swoją robotę i wtedy wraca do Ciebie. Prosimy Cię o błogosławieństwo tego czasu i tego słowa. Amen. Proponuję z takim nastawieniem podejść do całej sprawy, tak jak mówił pastor, że Słowo Boże dotyka każdego, bez względu na to, czy jest małżonkiem w tej chwili, czy nie. Czy jeszcze nie, czy już nie, ale ono wykonuje swoją pracę i naprawdę to nie jest sprawa jakiegoś kolejnego seminarium, kolejnej konferencji. To nie jest tak, że chcemy zrobić coś pod tytułem 7 kroków do szczęśliwego małżeństwa, albo 12, albo ileś tam. To sam Pan jest w stanie i jest chętny błogosławić nasze małżeństwa, pracować w naszych małżeństwach i rozwijać nasze rodziny. Także korzystajmy z tego w sposób duchowy, naprawdę duchowy. To, co się dzieje wokół, to jest dla wszystkich jasne i oczywiste. Światu udało się kompletnie zdeformować istotę małżeństwa. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje w telewizji, wystarczy zobaczyć, co się dzieje wokół. To są rzeczy straszne. Straszne. Model, który się propaguje, to wszystko w dodatku jakoś wpływa na nas. W jakiś sposób to w nas uderza, to nas zalewa. I ta straszna deformacja, jaka zachodzi, i ona się pogłębia w dodatku, ona wynika z tego, że to nie można zrobić tak, żeby małżeństwo wyrwać z pewnego Bożego kontekstu i Bożego zamysłu. Bo to jest tak, jakby ktoś kupił sobie pralkę i powiedział: dobrze, ale ja w ogóle nie chcę chodzić do serwisu, ja w ogóle nie mam ochoty mieć nic do czynienia z wszystkim, co pochodzi od producenta. Sam sobie dam radę. I nie jest w stanie sobie dać rady i nic dobrego z tego nie wyjdzie. Małżeństwo w tej chwili, w tym, co widzimy dookoła, przerodziło się w coś takiego jak partnerski związek dwojga egocentryków. I tak to jest. To jest partnerski związek dwojga egocentryków. Ponieważ człowiek niezbawiony jest egocentrykiem od urodzenia. I każdy z nas, czy na tej sali, czy jest w tej chwili zbawiony, czy nie, doświadcza albo doświadczył w swoim życiu czegoś takiego. Takiego ciążenia ku egocentryzmowi. To jest to, co apostoł Paweł nazywa regułą, czy zakonem grzechu, który jest w naszym ciele. Jesteśmy w tej chwili z żoną 15 lat małżeństwem. Znamy się 20 rok w sumie. I pierwsze 2 lata naszego małżeństwa to były lata bez Boga. Kiedy jeszcze się nie nawróciliśmy,
I ja pamiętam doskonale te słowa, te przysięgi, te niemalże zaklęcia, które się wypowiadało przed ślubem. Bardzo się kochaliśmy i bardzo się kochamy. I wtedy już przed ślubem przysięgaliśmy sobie, że nie będziemy popełniać tych błędów, które popełniali nasi rodzice, które widzieliśmy w naszych rodzinach. Że będziemy dla siebie inni i że nasze małżeństwo będzie naprawdę doskonałe. Prawdopodobnie większość z was tak myślała przed ślubem. I w momencie, kiedy pobraliśmy się, kiedy zaczęło się tak zwane normalne życie, okazało się, że jakaś straszna siła pcha nas ku temu, że popełniamy te same błędy, które popełniali nasi rodzice. Ja zachowywałem się podobnie jak mój ojciec, a moja żona zachowywała się podobnie jak jej matka. Z tym, że ja sobie uzmysławiałem dopiero po tym, jak coś takiego zrobiłem, że przecież tak samo robił mój tata, a ja tego tak nie znoszę. Dlaczego ja to znowu robię? I ta straszna siła pchała nas ku temu, żeby te rzeczy robić. I wtedy zobaczyliśmy bezsilność. Bezsilność człowieka, który jest egocentrykiem i który tak naprawdę kocha siebie, przede wszystkim siebie. Te dwa lata to były lata takich rozczarowań. Były takie momenty, kiedy wcale mi się nie chciało wracać do domu. I naprawdę było przykro, bo te nasze wszystkie marzenia, które mieliśmy, one zaczęły powolutku zderzać się po kolei z tak zwaną twardą rzeczywistością. Po dwóch latach, kiedy się nawróciliśmy, Bóg zaczął działać w naszym małżeństwie. Chcę wam powiedzieć, że Bóg jest wielki. Że Bóg jest cudowny i łaskawy. I że każde małżeństwo może być przez Niego tak błogosławione, żeby było po prostu radością. My żyjemy w tej chwili w świecie odwróconych ról. Nie wiem, prawdopodobnie zauważyliście to, że w tej chwili mamy świat biernych mężów, którzy oddają inicjatywę żonom. A swoją drogą są tak wychowywani. Zobaczcie, nas, mężczyzn, wychowują kobiety głównie. To się zaczyna w domu, kiedy głównie mama zajmuje się wychowywaniem. Potem w przedszkolu, potem w szkole podstawowej, potem w szkole średniej, a potem jest już za późno. Mężczyźni są wychowywani przez kobiety. Mamy złe modele, mamy złe wzorce. I tak tworzy się model mężczyzny biernego, który działa wbrew temu, jak został stworzony. Bo Bóg nie stworzył mężczyzny do bierności. Bóg stworzył mężczyznę do przywództwa. Będziemy o tym obficie mówić później. Żyjemy w świecie zbuntowanych, nazwijmy to po imieniu, zbuntowanych i zdesperowanych żon. Bo łatwo powiedzieć, że one są zbuntowane, ale one są również zdesperowane biernością swoich mężów. Ponieważ, jak to się mówi, muszą założyć spodnie i muszą zacząć działać, bo któż to zrobi? Przecież wszystko się zawali. I męczą się przy tym okropnie. Dlaczego? Dlatego, że działają wbrew temu, jak zostały stworzone. Ponieważ kobieta została stworzona do pomocy, a nie do przywództwa. I w tym momencie świat zaczyna działać kompletnie przeciw temu, co zamierzył Stwórca. Koniec jest oczywisty, ale zanim ten koniec nastąpi, cierpienie jest straszne. I wszyscy się męczą. Często jest tak, że my w naszych małżeństwach wierzących jeszcze cały czas przekładamy te wzorce, one gdzieś tam jeszcze tkwią, jak to się mówi, pokutują stare przyzwyczajenia i one cały czas nam przeszkadzają. A Bóg mówi nam bardzo dużo na temat tego, w jaki sposób stworzył, zamierzył, zamyślił istotę małżeństwa. I właściwie mógłby
powiedzieć nam w ten sposób: słuchaj, nawróć się i miej ze mną dobrą relację, a wszystko będzie w porządku. I to jest najkrótsza metoda, tak zwana, na dobre małżeństwo. Upamiętaj się, nawróć się i miej żywą relację z Bogiem. To jest podstawa wszystkiego. Także o czymkolwiek będziemy mówić w aspekcie małżeństwa, to pamiętajcie, to jest fundament. Człowiek się musi nawrócić i mieć żywą relację z Panem. Ale oprócz tego Bóg jest na tyle dobry i łaskawy, że dał nam również pewne, w swoim słowie, dał nam również pewne wskazówki, żebyśmy widzieli, żebyśmy zrozumieli i żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób dokonywać prawidłowych wyborów. Czyli po prostu dał nam pewne szczegóły. I tymi szczegółami będziemy się zajmować. Jak słyszeliście, potrwa to troszkę. Aż cztery w sumie wykłady. Zajrzyjmy do Słowa Bożego, do pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwszy rozdział. Wersety 27-28. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg. I rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Zwróćcie uwagę, że początek 28 wersetu: błogosławił im Bóg. Bóg błogosławił od samego początku relacje mężczyzny i kobiety. Troszkę dalej, werset 31. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I wreszcie werset, rozdział 2, werset 23. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z ciała mego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. To było dobre. Bóg to błogosławił. Od samego początku. Taki był jego zamysł. Dopiero upadek i grzech zepsuły. Zepsuły wszystko, a z tym wszystkim zepsuły również małżeńskie relacje. Wkradł się grzech, zaczęło się dziać coś, co właśnie w Słowie Bożym nazwane jest regułą grzechu, regułą ciała. I w tym momencie człowiek zatracił błogosławieństwo, zatracił to, co miał od samego początku w tych małżeńskich relacjach. W liście do Rzymian, 5 rozdział, werset 12, czytamy dokładnie o tym. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I taki jest stan małżeństwa ludzi nieodrodzonych. Bardziej albo mniej. Nie bardziej albo mniej odrodzonych, tylko bardziej albo mniej taki. Bo człowiek się odrodził i koniec. Nie ma bardziej mniej odrodzonych ludzi. Ale człowiek nieodrodzony nie doświadcza w pełni tego, co zamierzył Bóg. Przeczytajmy poniżej wersety 15-17 w liście do Rzymian. Dokładnie, piąty rozdział. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza łaska okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. I to jest wielka, wspaniała nadzieja dla każdego małżeństwa.
że chociaż śmierć przyszła na świat przez jednego, przez upadek Adama, to jednak drugi Adam, jak pisze apostoł Paweł, który przyszedł z nieba, przyniósł usprawiedliwienie i obfitość łaski. I ta obfitość łaski jest w stanie przemienić nasze małżeństwa z koszmaru w radość. Naprawdę. Bóg ma moc to uczynić. I będziemy się na pewno nieraz modlić z małżonkami. Będziemy się modlić o to, żeby Bóg pokazał nam, jakie powinny być nasze wybory i żeby Bóg również okazał nam łaskę. Żeby nam również pokazał, tak jak w lustrze, jacy jesteśmy, dlatego że od prawidłowej diagnozy rozpoczyna się proces upamiętania, a później przyjmowania tej łaski. To jest bardzo ważna rzecz. Zobaczyć, jaki jestem. Bo Słowo Boże jest jak zwierciadło. I trzeba stanąć przed nim i nie być tak jak ten, który się przyjrzał sobie, a potem poszedł i się nie zmienił. To jest list Jakuba. Ale wykorzystać to, co tam jest napisane, ku odrodzeniu, ku zbudowaniu, ku zmianie. Jak już przed chwilą czytaliśmy, te relacje między mężem a żoną zostały ustanowione już na samym początku. Już w samym akcie stworzenia. Wróćmy do tego. To będzie pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział. I przeczytamy wersety od 20 do 25. Pierwsza Mojżeszowa, 2, 20, 25. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Zobaczmy i przyjmijmy to, co mówi Boże Słowo. To jest w ogóle bardzo taka, myślę, ważna myśl dla nas wszystkich już na początku tej całej serii. Spróbujmy patrzeć na to, co mówi Boże Słowo, a nie na to, co podpowiadają nam zewnętrzne źródła. Bo niektóre z tych słów, które mówi Pan, one są dla nas troszeczkę może trudne, bo one się zderzają z naszym sposobem myślenia dotychczasowym. Ale przyjmijmy to, bo to nas może zmienić, to, co mówi Pan. W 20 wersecie czytamy, że nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Otóż kobieta została stworzona dla mężczyzny. Już od razu jest napisane. Dla mężczyzny. Potwierdzenie tego mamy w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 11. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział i werset 9. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. I to, co będziemy mówić, nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek problemem nierówności płci. Odstawmy ten problem na bok. Odstawmy to na bok i zajmijmy się tym, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia. Kobieta została stworzona dla mężczyzny i kobieta jest dopełnieniem mężczyzny. Pierwsza Mojżeszowa, 1:27. Zobaczcie na ciekawą budowę tego wersetu. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Jeszcze raz przeczytam.
na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę. To jest dopełnienie. I teraz przejdźmy do 5 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił im i nazwał ich ludźmi i zostali stworzeni. To jest 5 rozdział pierwszej Mojżeszowej, wersety 1 i 2. To samo. Stworzył go jako ich. Go jako ich. Będziemy wracać do tego jeszcze, bo to jest sprawa bardzo istotna. Wracając do tego wiodącego fragmentu, który czytaliśmy na początku. Wersety 21-22. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Tu są bardzo głębokie rzeczy ukryte w tych dwóch wersetach. Kobieta była ukryta w mężczyźnie. Ukryta. Ona została wyjęta. Ona została wzięta z mężczyzny. Zobaczcie, co nam to mówi o relacji męża i żony. O tym, jak zostaliśmy stworzeni. Ona wewnątrz, osłonięta, bezpieczna. On osłaniający na zewnątrz. On odpowiedzialny. Świat to on. On ten świat ma przed sobą. Ona jest ukryta bezpiecznie. I zostaje z niego wzięta. W pierwszym liście do Koryntian 11:12 też czytamy, że kobieta jest z mężczyzny wzięta. Pierwszy Koryntian 11:12. Albowiem, jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Wracając do pierwszej Mojżeszowej, kobieta wzięta z wewnątrz, z wnętrza mężczyzny. I teraz mamy taką sytuację. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. Żebro w języku starożytnych semitów oznaczało mniej więcej tyle, co życie. To jest dzielenie życia. To jest wspólne dzielenie życia. Na to zostali stworzeni. I wreszcie bardzo ciekawa sytuacja. Mężczyzna zasnął w trakcie stwarzania kobiety. Dlatego mężczyzna nie miał udziału w stwarzaniu kobiety. Można w cudzysłowie powiedzieć, że nie było go wtedy. I nie może sobie przypisywać w związku z tym żadnej lepszości. I jeszcze jeden bardzo ważny punkt. Ponieważ go wtedy nie było, wobec tego nie widział, jak była tworzona. A ponieważ nie wiedział, jak była tworzona, w związku z tym pozostaje dla nas tajemnicą. Trzeba się z tym pogodzić. Mężczyźni lubią wiedzieć, jak coś jest skonstruowane. A tu nic. Po prostu go nie było. I ponieważ kobieta pozostaje dla mężczyzny tajemnicą, wobec tego poznawanie swojej żony, mężowie, jest dla nas wyzwaniem i przygodą. To jest wyzwanie i przygoda. Życiowe rzeczy. Życiowe wyzwanie i życiowa przygoda. Warto. Warto udać się w tą podróż.
A zatem kobieta i mężczyzna dzielą jedno życie i mężczyzna osłania kobietę. Kobieta jest wzięta z mężczyzny. Dalej w 23 wersecie czytamy: będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. I to też jest ważna sprawa. Tylko mężatka może stać się jednym ciałem z mężem. Bo dalej jest napisane: dlatego opuści mąż ojca swojego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. To jest dla młodzieży szczególnie ważne słowo. Mąż łączy się z mężatką, z żoną swoją. I tutaj możemy wejść w temat przymierza, bo kiedy zaczyna się małżeństwo? Przejdźmy do Księgi Malachiasza. To będzie rozdział 2. Wersety 13 do 16. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. I to słowo jest naprawdę ważne, bo przychodzimy czasem, oni przychodzili do ołtarza, tak? Zraszali ołtarz łzami. Natomiast my przychodzimy czasem na nabożeństwo. Przychodzimy do kościoła, modlimy się, a Bóg mówi: słuchaj, zobacz, jak wygląda twoje małżeństwo. Zobacz, jak ty funkcjonujesz w twoim małżeństwie. Czy w tej sytuacji nie powinieneś wcześniej czegoś zrobić? Czy to jest tak, że my, bo my możemy obrażać Boga. Możemy obrażać Boga. Jeżeli jest napisane, żeby odpuszczać, jak modlimy się, żeby Bóg nam odpuścił nasze winy, o ileż bardziej powinniśmy dbać o relacje małżeńskie, jeżeli przychodzimy do domu Bożego. A Bóg mówi o przymierzu. Mówi: jesteś związany ze swoją żoną przymierzem. Przymierze to jest w Biblii niesłychanie ważna sprawa. To wystarczy wspomnieć, że Bóg zawiera przymierze z człowiekiem. Przymierze jest zawierane wobec świadków. Przymierze jest pieczętowane. I przymierze ma być dotrzymane. Takie są zasady biblijne przymierza. W Biblii Gdańskiej jest bardzo interesujący przekład tego fragmentu, a zwłaszcza będziemy mówić o wersecie 15. Bo Azasz nie uczynił jednym, choć mu jeszcze ducha zbywało. A czemuż jednym? Aby szukali nasienia Bożego. A tak strzeżcie ducha swego, a z żoną swojej, młodości swojej, się zdradliwie nie obchodźcie. Tu mamy jeszcze głębsze rzeczy. To nie jest tylko kwestia zdradzania żony. Nie obchodźcie się ze sobą zdradliwie. To będzie jeszcze, będzie mowa do małżonków oczywiście na ten temat.
Ale obchodzić się z kimś zdradliwie, to jest również nie być szczerym. To jest również mieć ukryte zamiary. To jest nie wylać serca swojego przed osobą, która jest w końcu przecież moim dopełnieniem. Bo w momencie, kiedy jesteśmy małżonkami, to już w tym momencie, kiedy zostaliśmy złączeni przymierzem, działamy na zasadzie naczyń połączonych. I teraz to już nie jestem ja, to już jesteśmy my. Oczywiście każdy z nas odpowiada za własne zbawienie, ale jeśli chodzi o relacje, to już nie jest mój problem, to jest nasz problem. I tak trzeba patrzeć na sprawę. Wracajmy do pierwszej Mojżeszowej. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Ten fragment jest cytowany w liście do Efezjan w 5 rozdziale, werset 31. Ten fragment będziemy jeszcze analizować. Paweł pisze dokładnie to samo, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Opuścić to jest w języku greckim katalagein, a to dokładnie oznacza porzucić, przestać, kończyć. I tutaj mamy bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o przejście ze stanu wolnego do stanu małżeńskiego. Bo to przejście jest dla nas bardzo trudne najczęściej. I ponieważ mąż ma być przywódcą i ochroną mężatki, dlatego muszą się stać pewne rzeczy. Musi zostać odcięta pępowina między nim a domem rodzinnym, między nim a rodzicami. Jeżeli on ma mieć wolność w przywództwie, to on musi wiedzieć, że pewien etap w jego życiu się skończył. Opuścił ojca i matkę i teraz będzie jedno ze swoją żoną. Zobaczcie, jak często jest tak, że my jesteśmy jedno z naszą matką i równocześnie jedno z naszą żoną. W takim sensie, że emocjonalnie jesteśmy uzależnieni od naszych rodziców, a jednocześnie jesteśmy już jedno z naszą żoną. I to jest katastrofa, bo w tym momencie nie opuściliśmy tak naprawdę ojca i matki. My w tym momencie nie jesteśmy przywódcami na własną rękę we własnym domu. A Słowo Boże mówi, opuści. Skończy się w jego życiu etap, kiedy był zależny, teraz będzie samodzielny. I musi stanąć na własnych nogach i musi zacząć być przywódcą we własnym domu. I chcę wam, bracia, powiedzieć, że nasze żony tęsknią do tego, aż zaczniemy być przywódcami. Może tego głośno nie mówią, ale najczęściej tak jest. Werset 24, wracamy do pierwszej Mojżeszowej. I złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Staną się jednym ciałem. Tutaj w języku hebrajskim jest napisane echad, to znaczy jedność w wielości. Jedność w wielości. I to jest odniesienie do natury Boga. Bo okazuje się, że relacje małżeńskie mają odniesienie do natury Boga. I to, co jest napisane w 1 Mojżeszowej 1:27, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. To znaczy, że to jest właśnie echad. To jest jedność w wielości. I teraz zobaczmy, jak to się odnosi do natury Boga. Dlatego, że to później w nauczaniu o małżeństwie przeplata się cały czas z naturą Boga. Bóg jest trójjedyny. I to oczywiście wiemy.
I w tej Trójcy mamy równość osób. To jest równość co do statusu. Przeczytajmy Filipian 2, 6, a właściwie 5 i 6 najlepiej. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Równość osób co do statusu. A teraz przeczytajmy 1 Koryntian 11, 11. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Równość osób co do statusu. Galacjan 3:28. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Znowu równość osób co do statusu. Ten werset jest o tyle ciekawy, że tutaj jest pokazane od razu jedna rzecz, że istnieje równość, istnieje jedność co do ducha, natomiast istnieje różnorodność, jeśli chodzi o stworzenie. To znaczy, że mężczyzna i kobieta nie przestali być mężczyzną i kobietą według ciała. Niewolnik i wolny nie przestali być niewolnikiem i wolnym według ciała. To nie jest werset, który znosi niewolnictwo. Żyd i poganin, czyli Grek, nie przestali być identyczni, znaczy nie zaczęli być identyczni, natomiast są równi duchowo. Ale dla nas w tej chwili najważniejsze jest to, że mamy równość osób co do statusu w istocie Boga, w Trójcy, i tak samo przekłada się ta na równość osób w małżeństwie. Ale w trójjedynym Bogu jest porządek osób co do funkcji. I to jest ważna sprawa. Istnieje w Bogu i istnieje w małżeństwie równość osób co do statusu i istnieje tu i tu porządek osób co do funkcji. I jedno nie przeczy drugiemu. 1 Koryntian 11:3. A chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Porządek osób co do funkcji, co nie przeczy jedności osób co do pozycji, statusu. Psalm 2, wersety 1-2. Powstają królowie ziemscy, przeczytam werset drugi, przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Istnieje porządek. Pan, pomazaniec Jego. To jest relacja ojca i syna, prawda? I teraz mamy również w Biblii określony taki pewien porządek, jeśli chodzi o relacje wszystkich trzech osób w Trójcy. Jest w Ewangelii Jana, w 16 rozdziale, wersety 13-15. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi.
On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Znowu, jest porządek, pewne funkcje przypisane osobom, co nie przeczy ich równości. I jeszcze jeden fragment na ten temat. Izajasz 48. Jest piękny wykład istoty trójjedynego Boga. Izajasz 48, wersety 12-17. Zobaczcie, zauważcie, kto to mówi, kto jest tutaj narratorem. Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem. Ja to jestem, ja pierwszy, ja ostatni. Przecież to moja ręka założyła ziemię i moja prawica rozpostarła niebiosa. Gdy ja na nie wołam, wszystkie razem stają. Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie. Kto z nich to przepowiedział? Ten, którego Pan miłuje, wykona jego wolę na Babilonie, a jego ramię na Chaldejczykach. Ja to przepowiedziałem i ja go powołałem. Sprowadziłem go i on szczęśliwie dokona swojego dzieła. Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od samego początku nie mówiłem skrytości, odkąd się to dzieje. Ja tam jestem. I teraz? A teraz Wszechmogący, mój Pan, posłał mnie i jego duch. Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraelski. Ja, Pan, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. Bóg mówi pewne słowa, a następnie mówi: posłał mnie Wszechmogący i jego duch. Wszystkie trzy osoby. I to jest znowu pewien porządek, pewne funkcje w istocie Boga. A teraz wracając do relacji małżeńskiej, list do Kolosan, 3 rozdział, wersety 18-19. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Pierwszy Piotra, w liście do Efezjan, 5 rozdziale jest podobny fragment, ja go może w tej chwili nie będę czytał. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 1 werset. Podobnie i wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Ale w 7 wersecie tego samego rozdziału jest napisane: podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Słowo Boże zawsze pokazuje jedno i drugie. Nigdy, i to jest słowo skierowane do sióstr w tej chwili, nigdy nie jest tak, że Słowo Boże mówi: siostro, masz być uległa i koniec. Ono jest skierowane do żony i do męża, do jednego i do drugiego. I jeżeli się to pojmie, że jest równość osób co do statusu w małżeństwie i porządek osób co do funkcji, i że w samej istocie Boga się tak dzieje, to może łatwiej będzie wtedy przyjąć żonom, że porządek co do funkcji zakłada ich uległość. Mężom, że porządek co do funkcji zakłada ich przywództwo. A całym małżeństwom, że to nie przeczy równości męża i żony. I w tym momencie na bok wszystkie całe światowe myślenie na temat równouprawnienia. Nie o to chodzi w ogóle. To w ogóle nie o to chodzi. Bo człowiek próbuje wprowadzić równouprawnienie na zupełnie swoich własnych zasadach. I ono nigdy nie będzie działać tak, jak powinno. A Bóg pokazuje nam, popatrzcie, równość i porządek.
Ponieważ Bóg jest trójjedynym Bogiem. I istnieje równość i istnieje porządek w relacjach między osobami. Zobaczmy, jak to jest z człowiekiem. Pierwszy list do Tesaloniczan. To będzie 5 rozdział, werset 23. Dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc człowiek to duch, dusza i ciało. W związku z tym w relacjach małżeńskich Bóg mówi o jedności duchowej, o jedności uczuciowej i o jedności fizycznej. I traktuje to jako całość. Mówi o tym pięknie i głęboko i mam nadzieję, że to będzie zachętą dla małżonków, bo na dzisiaj już skończymy, że Bóg te rzeczy wykłada nam w taki sposób, żeby zachęcić wszystkich do podjęcia tego, co w nas stworzył. Do podjęcia odpowiedzialności za to, jak nas stworzył. I takie świadectwo krótkie wam powiem na koniec, że ten temat przerabialiśmy na grupie domowej u nas w Krakowie i na początku, jak zaczynaliśmy, to siostry były takie bardzo zjeżone, bo im się wydawało, że znowu będziemy bić Biblią po głowie i mówić musisz. A mężowie się z kolei cieszyli, że oni usłyszą, prawda, co żony muszą. A tu się okazało, jak już wszystko zrobiliśmy, że żony zostały zachęcone, nie zmuszone, i to same potem mówiły, do tego, żeby wprowadzić w życie te zasady. Mężowie byli lekko zdziwieni, by nie powiedzieć lekko zaniepokojeni tym, że jednak przywództwo to jest ich rola. Ale warto podjąć i naprawdę Bóg tego chce i więcej powiem. To nie jest tylko to, że my postanowimy. Bo jest napisane, że Bóg współdziała ku dobremu ze wszystkimi, którzy Go miłują. A zatem, jeśli postanowimy współdziałać z Nim na podstawie Bożego Słowa, to On obiecuje współpracę. Amen.